Nie chcemy smogu w Lublinie. Jest tak, a chcą, żeby było tak jak tam, tyle, że wielokrotnie więcej i wielokrotnie wyżej. O ile nie jesteśmy w stanie wywołać wiatru, o tyle można zmienić jego kierunek i moc poprzez zabudowę w niewłaściwych miejscach. A tymi niewłaściwymi miejscami są przede wszystkim wytyczone już korytarze napowietrzające. Nasze miasto. Wielokrotnie dokonywano tego typu ingerencji. Wielokrotnie obecny jeszcze prezydent naszego miasta zobowiązywał się, że nie dopuści więcej do zabudowy takich obszarów. Te obszary, jako wpisane w strefę ekologicznego systemu obszarów chronionych miasta Lublina, nie podlegają możliwości nowej zabudowy kubaturowej. Co jest najprościej zrobić? A zmienić plany. Wyciąć strefę ESOH. Zablokować przepływ wiatru i możliwość przewietrzania miasta i jesteśmy ugotowani. I wtedy nie będziemy mieli tylko raz w tygodniu poziom zanieczyszczenia powietrza w normach przekraczających te najwyższe w całej Europie, tak jak było w ubiegłym tygodniu z piątku na sobotę, kiedy to poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 był najwyższy w całej Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś w naszym mieście chce iść na rekord świata, to niech to będzie rekord świata w rozsądku i ochronie zdrowia oraz życia mieszkańców, a nie odwrotnie. Naszemu miastu, mieszkańcom naszego miasta, nie trzeba bić rekordów w smogu. Gdybyśmy przeszli bliżej tych pobudowanych już nieruchomości, przez które przebiegają korytarze napowietrzające i przewietrzające nasze miasto, to zobaczylibyście Państwo, jak uległ przekształceniu i zmianie teren pod tymi budynkami, pod tymi blokami. Tu gdyby nie śnieg, też widzielibyśmy ingerencję, która w świetle zapisów studium i obowiązujących jeszcze planów dla tego obszaru są niedopuszczalne. Nie chcemy smogu w Lublinie. Adres petycji znajdziecie Państwo na stronie lublinianin.pl, na stronie lublin21.pl i myślę, że w wielu innych stronach związanych z naszym miastem, z ekologią, zdrowiem i szeroko pojętym zdrowym rozsądkiem. Lublin, Górki Czechowskie, 30 stycznia 2017 roku. Andrzej Filipowicz, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy. Nie chcemy smogu w Lublinie.